Dawid wyjechał na wakacje do Chin i chce nam kupić nową kurtkę za $35. Kurtka, która mu się podoba, kosztuje 205 juanów chińskich. 1 dolar to 6 juanów chińskich. Dawid będzie miał pewną ilość juanów chińskich, jeśli wymieni w kantorze $35. Czy będzie miał wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić kurtkę? Mamy dwa zagadnienia do rozwiązania. Musimy obliczyć, ile dostanie juanów chińskich w kantorze, jeśli wymieni swoje $35 i czy to będzie wystarczająca ilość pieniędzy, aby zakupić kurtkę, która mu się podoba. W porządku. Wiemy, że 1 dolar, zapiszę 1 dolar, to jest symbol dolara, to 6 juanów chińskich. To jest symbol juana. 6 juanów chińskich. My wiemy, że Dawid ma $35. $35. Idzie z tymi pieniędzmi do kantoru i ile dostanie juanów chińskich? Zobacz, jeżeli 1 dolar to jest 6 juanów chińskich, to $35 przez ile trzeba pomnożyć, żeby dostać juany chińskie? Przez 6. Jeżeli 1 dolar to 6 juanów, to $35 to będzie 35 razy więcej niż to, co mamy tutaj na górze. Razy 6 juanów. Pozostaje nam policzyć, ile to jest 35 razy 6. A to jest prosta sprawa, bo 35 razy 6 można policzyć w pamięci. 30 razy 6 to jest 180, a 5 razy 6 to jest 30. Czyli mam 180 dodać 30, czyli 210 juanów chińskich. Możesz to równie dobrze policzyć pod kreską. 35 razy 6, 6 razy 5 to 33 w pamięci, 3 razy 6 to 18, dodać 3, 21. Na to samo wyszło, ale przy okazji przećwiczyliśmy mnożenie w pamięci. Czyli Dawid będzie miał, ja tutaj zapiszę, 210 juanów chińskich, jeśli wymieni w kantorze $35. I czy będzie miał wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić kurtkę? Tak, bo ta kurtka, która mu się podoba, kosztuje 205 juanów, a 210 juanów chińskich to jest więcej, czyli będzie miał więcej pieniędzy niż te 205 juanów, które musi zapłacić za kurtkę, czyli odpowiedź brzmi